Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławie Śląskim postanowili przyjrzeć się bliżej relacjom między pieszymi a kierowcami. Okiem kamery bacznie obserwowali zachowania jednych i drugich i wyciągali wnioski, a te najprościej przedstawić w liczbach: 24 mandaty karne i 2 wnioski o ukaranie do sądu. Pieszy i kierowca nie zawsze tworzą duet doskonały. Pamiętają o tym szczególnie mieszkańcy Radlina, gdzie na słynnych już w mieście pasach doszło do bójki pomiędzy pieszym a kierowcą właśnie. Po niemal roku pasy w centrum Radlina znowu znalazły się w centrum uwagi. Tym razem bacznie przyglądali im się policjanci. Piesi w dalszym ciągu popełniają wykroczenia polegające na przechodzeniu przez jezdnię w miejscu zabronionym. Natomiast najczęstszym wykroczeniem kierujących w stosunku do pieszych jest nieudział pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. I to obserwacje nie tylko wodzisławskich policjantów, ale i samych pieszych, którzy nieraz przechodzą przez pasy z duszą na ramieniu. Źle. Już 2 razy by mnie tu przejechało. Miałam nawet taki przypadek, że to jest około 5 lat temu, to na pasach kierowca mnie najechał. Większa połowa nie reaguje, tylko jedzie dalej. Niektórzy to są jeszcze tacy, za przed pasami ruszają szybko. Szybko interweniowali też stróże prawa, którzy bacznie obserwowali zachowania zarówno kierowców, jak i pieszych. Efektem tej akcji ostatniej były 24 mandaty karne oraz 2 wnioski skierowane do sądu. 20 wykroczeń dotyczyło osób, które przechodziły przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. 6 wykroczeń dopuścili się kierujący, którzy nie ustąpili pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Kara dla pieszego za przejście w miejscu niedozwolonym to mandat w wysokości 50 zł. Dla kierowcy kary znacznie bardziej dotkliwe. Natomiast kara dla kierującego, który nie ustępuje pierwszeństwa osobie znajdującej się na pasach, to kwota 350 zł, co w takich wypadkach bardzo szokuje kierowców. To również punkty karne, które otrzymują, a przypomnę, jest ich tutaj przy tym wykroczeniu aż 10. To jednak często i tak nie okazuje się wystarczającym batem na kierowców, którzy notorycznie na pasach łamią przepisy. Jedni stają, drudzy nie. Tych pierwszych też jest jednak całkiem sporo. Staną, proszę, i przechodzą. Jak przechodzę przez jezdnię, no to raczej się zatrzymują, no. Ustępują z wózkiem często. Mhm. Zależy gdzie. Bez dwóch zdań kierowca stwarza o wiele większe niebezpieczeństwo na drodze niż pieszy, ale nie ma też co ukrywać, piesi nie mogą wymuszać pierwszeństwa.